Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na haul z Lumpeksu. Misza, siad, przynieś łóżko, przynieś. Tam masz, przynieś łóżko. No i chodź. I zrób siad grzecznie, no. I zaczynamy, słuchajcie. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to bluzka, którą kupiła moja mama, bo byłyśmy we dwie. Tym razem bluzka nowa, bo patrzcie, że są tu jeszcze guziki i niteczka w takim właśnie woreczku. I jest to firma Bonita i tak się prezentuje. Coś takiego ciekawego. Ja zwracam uwagę na guziki, na wykończenia. Tutaj jest taki szary rękaw, gładki, a tutaj są kwiaty, takie a la lilie. I ta bluzka pasuje do wszystkiego, czy do czarnych spodni, czy do białych spodni. I cena to tylko 2 zł, więc za 2 zł taka nowa bluzka to bardzo fajny zakup. I kolejną bluzkę, jak kupiłam, koszulę. I ta koszula na początku była w sekcji wycenionej, kosztowała 18 zł, ale ja mówię, poczekam sobie, może ją jeszcze przecenią. Jest ona 100% bawełna, bardzo mi się spodobała, ale zobaczycie dlaczego za chwilę. I jest to jakaś firma Tom Taylor i spodobała mi się, ponieważ Antibes ma napis. Ja byłam w Antibes, no Lazurowe Wybrzeże, cudowna miejscowość, gdzie znajduje się Muzeum Picassa. Picasso tam mieszkał, tworzył i ta koszula, ten napis przypomniał mi o moich wakacjach, o Francji. Podoba mi się, że ta koszula jest bawełniana, ale jest taka właśnie, no taka, słuchajcie, inna. Ponieważ ma tu napisy, tu ma naszywkę. Ona mi przypomina takie koszule marynarskie do białych spodni, do białych shortów, właśnie tak we Francji, ubrać ją tak rozpiętą pod szyję i tak sobie spacerować brzegiem morza, czy płynąć jakimś jachtem na przykład. Bardzo fajnie jest wykończona, tutaj też guziczki śliczne, są mankiety fajnie zrobione. Tutaj ma takie łaty na kieszeniach, że jest taka koszula niby zwykła, a jednak niezwykła, taka ciekawa. No i jest to 100% bawełny i cena też 2 zł. I bardzo ciekawa, no mnie właśnie spodobał się ten napis. Więc stwierdziłam, kurczę, no coś fajnego, innego. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam i z której jestem bardzo zadowolona, to jest piękny welurowy żakiet, teraz modny w takim kolorze właśnie, już go zacznę, żeby było lepiej widać, biskupi róż, taki wpadający w fiolet, w róż z weluru, bardzo elegancki ten żakiet jest, też nic nie zniszczony, tak się prezentuje. O, myślałam, że nie będzie widać tego koloru pięknego, który zobaczcie, w tym sezonie jest, w poprzednim i w tym jest bardzo modny ten kolor. Nic nie zniszczony, tu ma fajne guziczki takie obszyte też tym materiałem. Z tyłu jest fajnie też zrobiony ten żakiet. On jest firmy Noah Noah, jest to firma skandynawska, duńska, więc tym bardziej się cieszę. Wiecie, że ja lubię rzeczy skandynawskie, bardzo mi się podoba skandynawski styl. Więc jestem zadowolona, że udało mi się coś kupić duńskiej firmy. I słuchajcie, to jest niewyprasowane, na żakiecie tego nie widać, ale on ma z tyłu jeszcze przewiązaną taką szarfę i ta szarfa to jest 100% jedwab. Jak to się wyprasuje, będzie przepięknie wyglądać. Jego można nosić tak, z tyłu przewiązać tą szarfę, ale można też wziąć tą szarfę tutaj i zawiązać w taką kokardę i wtedy to już w ogóle bardzo elegancko będzie wyglądać, taka jedwabna kokarda. Będzie fajnie wyglądać on do czarnych, wąskich spodni, do tego jakieś eleganckie szpilki czy baleriny,
ale też mi się wydaje, że będzie fajnie wyglądał do spódnicy, zarzucony tak na sukienkę. To już, słuchajcie, można wystylizować ten żakiet, ale on sam sobie robi robotę przez ten kolor. Ten kolor jest piękny i też bardzo świetna cena, bo cena jest 2 zł tylko. Więc bardzo fajnie on wygląda. I kochani, tak, chciałam jeszcze tutaj Wam powiedzieć o zakupach w Lumpeksie, jak je robić. Jedna z Was mi napisała w komentarzu, że no nie potrafi tak wyszukiwać fajnych rzeczy. Powiem Wam, że to zależy po prostu od Lumpeksu. Są Lumpeksy, gdzie są rzeczy drogie, niezbyt ładne, a mi się udało trafić na fajny taki mały Lumpeks, gdzie są rzeczy niezniszczone, w dobrych cenach, więc ja za bardzo tam nie szukam, ponieważ te rzeczy wszystkie są ładne i mają fajne ceny. I też miałam taką kiedyś przygodę, że jedna właśnie blogierka pisała, że jest fajny Lumpeks, fajny, kupiła sobie tam sweter z firmy skandynawskiej, więc ja sobie pojechałam specjalnie do tego Lumpeksu też kupić wełniane kaszmirowe swetry i jedwabne koszule. I co się okazało, ceny tam były, no, rzeczy używanych droższe niż rzeczy nowe w sklepach, ponieważ to faktycznie były rzeczy firmowe, ale te rzeczy były tak brudne, dziurawe, poplamione, większość nadawało się, no, za przeproszeniem, na szmatę do podłogi. Straciłam tylko czas. Stwierdziłam, no nie kupię brudnej, dziurawej rzeczy, dlatego że jest jakaś metka projektanta, a ta rzecz po prostu, no, wygląda jak szmata, za przeproszeniem. Więc słuchajcie, no to wszystko zależy, jak uda Wam się trafić fajny taki sklepik, to nie trzeba mieć żadnego takiego drygu do szukania, ponieważ no te rzeczy są w fajnych cenach, fajnie wycenione i są dobre jakościowo. Ja Was zachęcam do takich sprytnych zakupów, gdzie łączycie rzeczy z sieciówki, rzeczy na przykład od jakiegoś projektanta, jakąś rzecz firmową, jakąś fajną biżuterię i rzeczy na przykład z Lumpeksu w dobrej cenie, jakieś fajne. Ja na przykład mogę sobie połączyć ten żakiet z firmy Noah Noah, który jest nowiutki, przewiązać taką szarfą i do tego mam takie fajne spodnie Zary, takie ala skórkowe. I do tego jakiś, słuchajcie, fajny top, na przykład z H&M-u, jakieś fajne buty innej firmy, biżuterię jakąś dobrać do tego i jest taki miks, słuchajcie. Więc zachęcam Was do sprytnych zakupów, jeżeli widzicie jakiś fajny właśnie sklepik, do którego nie wchodziliście, a przyciągnie Was wystawa, tak jak mnie do mojego sklepiku przyciągnęła to, co wisiało. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest Lumpek, myślałam, że to jest normalny sklep, bo wisiała bardzo fajna kurtka, weszła mi się, okazało, że to są rzeczy używane, ale w dobrej cenie i te rzeczy są nic nie zniszczone i jeszcze firm, których u nas po prostu nie ma. Więc zachęcam Was nadal do takich właśnie pomysłowych zakupów. I tutaj kończymy ten film, ponieważ temu panu też się ten żakiet podoba, ale ten pan nie będzie chodził w tym żakiecie. Tutaj masz Misza ucho. Życzę Wam miłego dnia i do następnego. Cześć!